Cześć, nazywam się Paweł Urban i zapraszam Cię do kolejnego odcinka o tym, jak budować procesy sprzedażowe. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o tym, jak stworzyć unikatową propozycję wartości oraz grupy docelowe. W dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć lejek sprzedażowy, więc dowie się z niego, jak ogólnie lejek sprzedażowy wygląda i z jakich etapów się składa. Zapraszam. No dobrze więc, budowę naszego lejka zaczniemy tradycyjnie od tego, aby się zastanowić, co przygotowaliśmy w poprzednim odcinku. I co my takiego mamy? Oczywiście, mamy naszą unikatową propozycję wartości, czyli to, co de facto proponujemy naszym klientom, oraz nasze grupy docelowe. Każda grupa docelowa powinna mieć swój własny lejek. Ale na potrzeby naszego dzisiejszego odcinku określimy sobie tylko jeden odcinek, tylko jeden lejek sprzedażowy dla jednej grupy docelowej, czyli tej jednej ścieżki. No bo to już później może nam posłużyć jako przykład do dalszych prac. A nie o to tutaj chodzi, żeby wszystko rozpisać dla całej organizacji, tylko żebyś ty mógł zobaczyć, jak coś takiego tworzyć, i później już aby się rozpisał to dla całej swojej organizacji. Celu takim, abyś mógł po prostu pozyskiwać klientów skutecznie. A więc mamy naszą unikatową propozycję wartości, która opiera się, jak, przypom jak przypomnę, o zakres usług, obszar działania oraz unikatową propozycję wartości, czyli co my dajemy naszym klientom i jakie emocje, co to w nich wzbudza, co oni tak de facto kupują w sposób emocjonalny. Oraz grupę docelową. W tym wypadku może sobie bardziej to powtórzmy. Klientów indywidualnych, którzy są właścicielami mieszkań i mieszkają do 50 km od Krakowa, lub mieszkają poza Krakowem, ale nie dalej niż 50 km. Ci, którzy mieszkają do 50 km od Krakowa, mogą korzystać z pieców gazowych starszej generacji, chcą je wymienić. Jeszcze nie wymienili pieca na gazowe, mogą korzystać na przykład z. Ogrzewania także jakiegoś ekologicznego, który nie jest dla nich być może najbardziej najlepszym rozwiązaniem, może jest to piec olejowy, albo jeszcze jakiś inny, który niedługo nie będzie mógł być wykorzystywany będąc jeszcze w Krakowie. No to, to tutaj już ty w swoim biznesie powinieneś wiedzieć dokładnie, jak to jest. Oraz tych, którzy korzystają z ogrzewania elektrycznego, czyli prawdopodobnie tutaj. Kwestia ekonomii im się kłada, żeby trochę zaoszczędzić na tym piecu, na tym ogrzewaniu, które jest obecnie. Oraz ci, którzy mieszkają nie w Krakowie, ale poza Krakowem, i zakładamy, że oni tutaj mają jakieś ogrzewanie typowo nieekologiczne, typu na przykład węgiel. Weźmy sobie, wybierzmy teraz jeden konkretny, e, konkretną grupę docelową. I ja proponuję, żeby to była gruta, grupa docelowa klientów indywidualnych, właścicieli mieszkań, no bo. To i tak w każdym przypadku będzie. Mieszkają do 50 km od Krakowa, czyli także mogą mieszka mieszkać w Krakowie, tak? I mają ogrzewanie elektryczne. Czemu elektryczne? Będzie to po prostu przykład, którym się posłużymy do tego, żeby pozyskać klientów. Co w związku z tym, że my sobie rozpisaliśmy te grupy docelowe, warto jeszcze ująć w naszej propozycji wartości dla tej konkretnej grupy? Dla tej konkretnej grupy, ponieważ jak widzicie, tego nie mamy tutaj zaznaczonego, ponieważ jest to bardziej ogólne, to jest coś, co dotyczy się wszystkich, ale tej konkretnej grupy docelowej, czyli związanej z piecem gazowym, jeszcze możemy sobie rozpisać, co oni zyskują. Ta konkretna grupa, co zyskuje na tym, że kupi piec gazowy w ogóle, nie że konkretnie od nas, ale w ogóle, to może nam także pomóc w komunikatach reklamowych, które. Kierujemy do tej grupy docelowej i możemy sobie rozpisać na pewno, że to jest oszczędność. Czy coś jeszcze jest takiego, co może być ważne dla tej konkretnej grupy docelowej, a nie jest rozpisane tutaj? Wydaje mi się, że nie. Możemy przejść do konstruowania lejka. Od czego zaczynamy konstruowanie lejka sprzedażowego? Zaczynamy przede wszystkim od określenia miejsc styku z naszymi klientami na samym początku. Czyli tak zwane TOFU, Top of Funnel. Więc. Yy... Gdzie w ogóle jako po raz pierwszy spotyka się z nami klient? Gdzie on może zauważyć nasz komunikat marketingowy, nasz komunikat reklamowy? Co to może być? Możemy sobie po prostu już wypisywać karteczki. Nie ma powodów, żeby się tutaj e, za bardzo nad tym pochylać. Dobra, a więc tak. Jak z czego możemy pozyskać klientów? Bardzo prosty element ulotki. Są ulotki, niech będą ulotki. Nadal można je wykorzystywać, nadal one są skuteczne. Oczywiście mają swoje wady i zalety. Jedną z walet jest to, że ciężko są mierzalne, ale mogą być. To nie znaczy, że ulotka nie działa, i także powiem, jak można mierzyć później te ulotki, żeby wiedzieć dokładnie, ile klientów przyszło z ulotki. Ale to za chwilę. Co jeszcze może być? Niech to będą reklamy w Google. Idziemy dalej. Reklama na Facebooku. Albo może bardziej dokładnie w meta? Meta, oczywiście, jak ktoś nie wie, no to jest to Facebook, jest to Instagram, jest to Messenger, no, jeszcze sieć partnerska, no ogólnie jest kilka tych kanałów w mecie. Co dalej? Jakie mogą być jeszcze reklamy? Gdzie mogą być? Mogą być reklamy TikTok. I to wcale nie jest żart. Naprawdę reklamy na TikToku mogą być naprawdę skuteczne. No i dajmy sobie jeszcze na dodatek mailing. Mamy nasze źródła pozyskania, może nie tyle pozyskania, no tak, pozyskania pierwszego kontaktu z klientami. Oczywiście to, jakie komunikaty będziemy stosować w tych reklamach, to jest inna para kaloszy i o tym też sobie opowiemy na którymś odcinków. Ale dzisiaj, że ze względu na to, że koncentrujemy się na naszym lejku, no to robimy lejek. I co to jest ogólnie tutaj? My możemy nazwać to jako. I teraz ważna uwaga. Jeśli chodzi o ulotki. To może być to tak, że ktoś od razu do nas dzwoni. On nie musi nigdzie przechodzić, nie musi nic więcej robić. On może mieć numer telefonu i po prostu do nas z ulotki zadzwoni. Z reklam na Facebooku, Instagramie, Messengerze mogą być to błyskawiczne formularze kontaktowe na nich. I one też są spoko, one działają. W mailingu możemy także podać numer telefonu albo adres mailowy do odpowiedzi, jeśli ktoś jest zainteresowany. W TikToku Raczej możemy podać numer telefonu, oczywiście, żeby ktoś się zgłosił. Możemy zrobić, nie wiem, czy można zrobić formularz. Tego nie wiem, to bym musiał sprawdzić. Ale jeśli jest formularz, to warto też rozważyć tą formę. I w Google także da się zrobić błyskawiczny formularz. Natomiast, dlaczego ja nie zalecam tego od razu, powiem, dlaczego nie zalecam robić błyskawicznych formularzy na tych źródłach? Z jednego powodu, albo podawać od razu numeru telefonu z jednego powodu, ponieważ wtedy nie można wymieniać informacji pomiędzy tymi źródłami. One nie mają wspólnego mianownika. Trafiają one y, osoby z tych reklam na naszą stronę internetową, czyli kopiujemy sobie i robimy następne etap playka. On jest oczywiście tutaj mniejszy, czyli mniej osób trafia. To my możemy łączyć pomiędzy różnymi kanałami tych samych użytkowników, czyli ktoś wyświetlił naszą reklamę w Google, zobaczył naszą reklamę w Google, wszedł na naszą stronę internetową, piksel Facebooka złapał ten ruch u siebie, i następnie możemy wyświetlić tą reklamę tej osobie także na Facebooku. Ale co ciekawe, Facebook także udostępnia możliwość robienia reklam tak zwanych look-like'ów do osób podobnych do tych, którzy na przykład byli na naszej stronie. Dzięki temu. Mamy skuteczniejszą formę dobierania grupy docelowej niż na, pod na podstawie zainteresowań. Po prostu jest to już oparte o jakichś danych, a nie kryteria, które my gdzieś sobie ustawiliśmy w głowie. Naprawdę różnica w skuteczności jest porażająca. I tak samo jest z TikTokiem. Jeśli chodzi o mailing, no to musimy gdzieś zbierać bazę mailingową. Lepiej nie kupować gotowych baz, tylko na przykład udostępniać pobranie katalogu na naszej stronie internetowej, na przykład, z, żeby dowiedzieć się, jaka jest cena naszych usług, w zamian za zostawienie maila i wtedy osoba jednocześnie tutaj nam konwertuje, na tym etapie, weźmy sobie go, napiszmy strona internetowa. Może tutaj zamiast pozyskania zainteresowanych użytkowników, to zróbmy sobie wyświetlenie reklamy grupy do, grupie docelowej. To będzie dokładniejsza nazwa. Później mamy pozyskanie użytkowników na stronę albo po prostu użytkownicy. Użytkownicy na stronie będzie najlepiej. Czyli ci, którzy weszli na naszą stronę. A to są ci, którym została wyświetlona reklama. I co ci użytkownicy na stronie mogą zrobić, bo tutaj mamy kilka źródeł, z których oni przychodzą? Na stronie internetowej mogą wykonać kilka akcji, które będą dla nas korzystne, czyli mogą skonwertować. Ci użytkownicy na stronie mogą skonwertować w jaki sposób? Mogą albo wypełnić formularz kontaktowy. Oczywiście jego forma może być różna, to nie musi być tylko formularz, który zbiera imię, nazwisko i to tyle, tylko może i numer telefonu. Może być to nazwijmy to takim mikrokonfigurator, którym już się pytamy o wstępne preferencje klienta i ogólnie polecam to robić, to działa bardzo dobrze. Dlaczego? To też pewnie w którymś odcinku dalej wyjaśnię, żeby nie przedłużać tego odcinka w nieskończoność, bo naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy do rozpisania. Kontynuujemy Mogą wypełnić formularz kontaktowy, mogą kliknąć na numer telefonu. Co mogą zrobić? Jeszcze kliknąć na adres e-mail na przykład. No i jeśli mamy na przykład jakiś katalog albo jakiś cennik, który chcemy komuś udostępnić w zamian za podanie swojego adresu mailowego, albo czego, no adresu mailowego, no to możemy zrobić pobranie cennika. I teraz tak. Każdy z tych źródeł tutaj może konwertować do różnych punktów, czyli ulotki mogą konwertować, może sobie to połączmy bezpośrednio z całym tym naszym zasobem. Czyli tu mamy ulotki, tu mamy reklamy, tu mamy e, reklamy na Facebooku. Reklamy na TikToku i reklamy z mailu, maila, mogą robić to samo. Natomiast z pobrania cennika nie będziemy szli do następnego etapu, bo nikt pobierając cennik, nie zostawił nam jeszcze danych, z, którym, z którymi możemy coś zrobić na zasadzie takiej, żeby do niego zadzwonić, jeśli naszym następnym etapem jest zadzwonienie, a jest, to od razu powiem dlaczego. Więc możemy go cofnąć do ee, osoby, która Pobrała cenik do mailingu, po to, żeby on do nas wrócił tutaj ponownie, i oczywiście zostawił już swoje dane kontaktowe, a najlepiej, żeby wypełnił formularz kontaktowy. Następnie, kiedy już wiemy, że e, ktoś w jakiś sposób się z nami kontaktował, robimy następny punkt, czyli ile z tych osób, które do nas się w jakikolwiek sposób skontaktowały. Możemy zakwalifikować jako naszych potencjalnych klientów, bo to nigdy nie jest tak, że wszyscy, którzy się do nas kontaktują, to są nasi klienci. Więc mamy użytkowników na stronie, tak, na następnym etapie mamy ilość pozyskanych lidów. I oczywiście, każdy rodzaj Lida powinien być oddzielnie liczony. Jeśli mamy ilość pozyskanych lidów liczymy sobie za pomocą e, CRM-a, to możemy sobie ogólnie w każdym przypadku lepiej sobie zrobić. to będziemy mieć trzy karteczki i mamy formę formularz, numer telefonu, czyli wykonanie telefonu i e-mail. Na każdą tą grupę, o, na każdą tą grupę możemy spokojnie się dowiedzieć ile z tych osób, Konkretnie się do nas odezwała. Więc wiemy, ile było kliknięć na te poszczególne elementy, czyli na formularz kontaktowy, ile zostało wysłanych formularzy oraz ile zostało pozyskanych lidów z tego. Tak? Czyli wiemy, ile było wypełnionych, ile weszło. Tu powinno być jeden do jednego, ale na przykład kliknięcia na numer telefonu nie będzie 1 do jednego, bo. Ktoś, kto kliknął na numer telefonu, niekoniecznie zadzwonił, więc warto mierzyć, jaki procent osób, które klikają na numer telefonu, ostatecznie dzwonią. I czego nie zalecam robić jednak, mimo wszystko? Nie zalecam robić czegoś takiego, że jest numer telefonu ukrywany. Bo niektórym się wydaje, że jeśli numer telefonu ukryjemy, to na pewno jak on go zobaczy, no to wtedy jest konwersja, bo go zobaczył i to jest dobry sposób. Ale ukrywany numer telefonu powoduje po prostu komplikacje, żeby wykorzystać ten numer telefonu. Ktoś może się zastanawiać w ogóle dlaczego ten numer telefonu jest ukryty. Więc to ogranicza konwersję, niepotrzebne działanie ze strony użytkownika, lepiej takich jeśli nie ma konkretnych powodów takich, które są determinujące e, skuteczność mierzenia e, wywoływać, to lepiej tego nie robić. Więc badamy sobie ile z kliknięć tych numerów telefonów Telefonów się realnie odbyło i z klikniętych adresów mailowych, ile ostatecznie maili do nas dotarło. Następnie, gdy mamy już wiemy, ile tych leadów do nas dotarło, to musimy dowiedzieć się, ile z tych leadów to są konkretne osoby, które są zainteresowane tym, co my mamy w swojej ofercie, bo może być tak, i tak jest, że duża część z nich po prostu przez przypadek do nas trafiła. I weźmy sobie tutaj, rozpiszmy następny rodzaj karteczek i dajmy sobie tytuł ilość zakwalifikowanych lidów. Dobra, mamy ilość zakwalifikowanych lidów. Następnie do tych zakwalifikowanych lidów znowu so sobie dzielimy je na różnego rodzaju formy konwersji, jakie u nas dotarły. Dlaczego? No bo dzięki temu wiemy, jak każdy z formatów konwersji do nas jest skuteczny pod kątem kwalifikacji, bo być może jeden z tych rodzajów będzie skuteczniejszy i warto, abyśmy wiedzieli, który ostatecznie daje jaką jakość lida. Czym jest zakwalifikowany lead? Bo jeśli chodzi o pozyskany lead, nie? Pozyskany lead, czyli konkretnie konkretny użytkownik, który, z którym się skontaktowaliśmy albo do którego mamy kontakt. No bo jak do nas zadzwonił, to się już skontaktowaliśmy i może mogliśmy go od razu zakwalifikować a jeśli wypełnił nam formularz kontaktowy no to mamy do niego kontakt no i następnie już pałeczka jest po naszej stronie o tym dokładnie jak wykorzystać lejek marketingowy żeby stworzyć proces marketingowy opowiem w następnym odcinku natomiast ilość zakwalifikowanych leadów pokazuje nam ile z tych osób które w jakikolwiek sposób podjęły z nami kontakt jest zainteresowanych realnie naszą usługą i spełniają nasze kryteria Jakie mogą być to kryteria? Na przykład, kryterium może być takie, czy na przykład jak wrócimy sobie do naszego obszaru działania, czy jest z Krakowa lub do 50 km od Krakowa. Dlaczego? Bo jeśli jest 100 km, to mimo iż się do nas zgłosił, z jakiegokolwiek powodu nie jest naszym klientem i nie pojedziemy do niego. Więc trzeba tego LIDA spalić albo przekazać konkurencji, która obsługuje tamten region, cokolwiek z nim zrobić, ale na pewno nie obsłużyć, więc nie jest u nas zakwalifikowany. Albo na przykład nie jest to indywidualny właściciel mieszkania, tylko jest to firma, która chce założyć 100 takich instalacji, a my taki, takiego czegoś nie robimy, to też nie jest nasz klient. I jeśli nie mamy oferty, usługi dla tego rodzaju klienta, no to także należy nie podejmować z nim współpracy. Najprawdopodobniej. To zależy od ciebie, jak w twojej firmie jest. Jakie ty masz standardy ustalone. Jeśli obsługujesz klientów, którzy mają bardzo duże zamówienia, to dobrze i wykorzystaj tego lida, po prostu go przenieść do innego lejka sprzedażowego. Nawet jeśli się zgłosił ze strony albo z miejsca, w którym informuje, że to jest dla klientów indywidualnych, nie ma to już wtedy problemu, warto go wykorzystać. Natomiast my sobie rozpisujemy ilość lidów zakwalifikowanych znowu z podziałem na formularz, telefon i e-mail. Z ilość zakwalifikowanych lidów, nawet jeśli ktoś został zakwalifikowany. My, jeśli chcemy mu zrobić sprzedaż, to prawdopodobnie dzieje się coś dalej po kwalifikacji. Bo przykładowo u pana gazika, ze względu na to, że jest wykonywany montaż, a zanim jeszcze jest wykonany montaż, to trzeba zrobić pomiar. A żeby zrobić pomiar, to trzeba do tego klienta pojechać. A żeby do niego pojechać, to trzeba umówić termin i zdobyć adres, to Trzeba sobie dodać następny etap w naszym lejku, którym będzie umówione spotkania. I oczywiście, nadal sobie dzielimy na te trzy elementy, czyli na trzy rodzaje formy konwersji, ale one już się będą powtarzać cały czas. Więc dalej już nie będę ich e, przepisywał, tylko tutaj będziemy mieć jakąś wartość związaną z tego, ile tych spotkań zostało umówionych. Tak, umówionych spotkań, czyli ile z tych osób które się do nas zgłosiły, ostatecznie zostawiły nam swój numer, swój adres, pod który mamy przyjechać, i ustaliliśmy konkretny termin, kiedy mamy tam pojechać. Następnie z umówionych spotkań, ile spotkań się odbyło? Bo czy każde umówione spotkanie się odbędzie? Najprawdopodobniej nie. Dlaczego? Bo klienta nie będzie w domu. Albo na przykład nie wyrobimy się i będziemy chcieli umówić następne spotkanie, a klient się już na to nie zgodzi, bo ma takie zasady i tyle. Więc ilość odbytych spotkań bardzo ważna rzecz. Dalej. Kiedy odbyliśmy spotkanie, to ustalmy sobie już teraz też tak, ilość odbytych spotkań, i następnie na tym spotkaniu pan gazik, przedstawiciel firmy, pan gazik. Który jest na pomiarze, przedstawia wstępną ofertę. Ale żeby przedstawił wstępną ofertę, to może musi wykonać pomiar. No dobrze, ale jeśli odbył spotkanie, to prawdopodobieństwo, że nie wykona pomiaru, jakikolwiek jest to pomiar, nie wiem, jakie pomiary się robi przy instalacjach gazowych, ale prawdopodobnie jakie są, nie wiem, czy na przykład, albo sprawdza na miejscu, czy. Konstrukcja komina pozwala do tego, żeby y, zrobić odprowadzenie tych y, spalin z pieca gazowego na przykład. Jeśli on robi taki pomiar, robi taką weryfikację, no to można sobie zapisać ile takich weryfikacji, takich pomiarów zakończyło się w sposób pozytywny. Albo ilość pozytywnych pomiarów. No, możemy używać na ilość i po prostu nazwę. Pozytywne pomiary, dalej. Ile z tych pozytywnych pomiarów zakończyło się przedstawieniem oferty? Najprawdopodobniej każdy, więc jeśli połeczka, tak to nazwę, jest po naszej stronie, to powinniśmy dopilnować, żeby było to zrobione. W lejku bardziej przedstawiamy perspektywę klienta, czyli ile było zaakceptowanych ofert. Jeśli oferta została zaakceptowana. I powiedzmy, pan gazik ma w swoim zwyczaju także pobierać zaliczkę, na przykład, żeby później zamówić ten piec, i bez wpłacenia zaliczki klient powie, nie ma opcji. Bez płacenia zaliczki. My mówimy, nie ma opcji, a klient mówi, no nie wpłacę zaliczki, no to wtedy nie możemy wykonać dla niego usługi z jakiegoś powodu. No chyba, że mamy jakieś inne formy. Warto rozważyć na przykład zakup na raty, albo na przykład jakieś inne zabezpieczenia tego, tej transakcji, wróćmy sobie do. Pana gazika, który ma tylko jeden prosty sposób potwierdzenia wyraźnej chęci zakupu usługi u niego, czyli wpłacenie zaliczki. Następnie, jeśli klient wpłacił zaliczkę, mamy już w sumie wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby przejść do montażu, no bo dalej się odbywa już proces u Ciebie wewnętrzny i ten sobie proces można rozpisać. Oczywiście, nawet warto rozpisać, co się dzieje dalej, czyli jak jest płacona zaliczka, to trzeba złożyć zamówienie u producenta, później to zamówienie skompletować. Następnie, o, i właśnie, i następnie umówić się z klientem na spotkanie, aby mu to zamontować, czyli umówienie, termi umówienie montażu, i może się wydawać ok, ale przecież, no, chyba u każdego ten montaż się odbędzie, skoro wpłacił zaliczkę. No, niekoniecznie. Może być problem taki, że nie da się umówić z klientem na montaż z jakiegokolwiek powodu. Na przykład z takiego, że on się w międzyczasie rozmyślił i chce tą zaliczkę z powrotem woli od kogoś innego kupić. Jeśli jest to zaliczka na przykład zwrotna, no to trzeba mu tą zaliczkę zwrócić, ale jeśli jest to na przykład zadatek, no to nie trzeba zwracać zadatku, no ale wiadomo, że wtedy nie ma kontynuacji w sprzedaży. Więc jest umówienie się na montaż Jeśli mamy ustalony termin montażu, no to montaż musi się odbyć. Znowu także jest to zależne po części od klienta, żeby ten montaż się odbył, więc znowu jest to etap naszego lejka, wpisujemy sobie montaż, i gdy montaż został wykonany, czyli wszystko zostało zrobione prawidłowo, akurat w tym przypadku liczymy sobie, że jest opłacenie końcowej faktury. I to jest nasz lejek sprzedażowy. To jest pierwsza część odcinka związanego z lejkiem sprzedażowym. Jak widzimy, on się składa z. ilu elementów, ile etapów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Z dwunastu etapów składa się lejek nasz sprzedażowy. On oczywiście łączy ze sobą także element związany z marketingiem, czyli pozyskaniem lidów. Bo sama sprzedaż, czyli kontakt z klientem się odbywa od tego momentu, czyli od momentu pozyskania LIDA, żeby go zakwalifikować. A w następnym odcinku już powiem dokładnie, w jaki sposób wykorzystać informacje na temat Lejka sprzedażowego, czyli tego całego, do tego, aby zmaksymalizować naszą sprzedaż. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Ci się spodobał, to oczywiście zostaw łapkę w górę, kliknij. Subskrybuj oraz dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których będziemy kontynuować naszą przygodę z budowaniem procesów sprzedażowych. Oczywiście w kolejnym odcinku będziemy kontynuować przede wszystkim tworzenie lejka sprzedażowego. Zapraszam